Czegoś takiego jeszcze nie było. W nocy z 12 na 13 sierpnia w Białutach odbył się Park Night Fishing, czyli nocne zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy i Łowę Osada. Spotykamy się w urokliwym miejscu, w świeżo wyremontowanym stawie w miejscowości Białuty. Staw przeszedł i okolica w zasadzie stawu, ten park przeszedł gruntowny remont, pojawiły się alejki, pojawiły się ławeczki nowe, oświetlenie, nowe molo, do tego nam się pojawiło cały ogród, tak powiem zielnik, nasadzenia krzewów, różnych przede wszystkim jakichś roślin ozdobnych. No i piękne tablice informacyjne, myślę, że piękne miejsce spotkań dla mieszkańców Białut, jak również dla wszystkich mieszkańców gminy. A przy okazji tak naprawdę świeżo otwartego tego parku wójt zaproponował organizację zawodów nocnych, zawody takie bardzo nietypowe, bo tych zawodów nocnych jest bardzo mało organizowanych, większość zawodów są to zawody jednak dzienne, które są łatwiejsze w organizacji. No i o dziwo, myśleliśmy, że się nie spotkamy z tak dużym zaangażowaniem tutaj pań z GOKiS-u, które sprawiły swoimi poczynaniami, reklamami, że mamy na starcie 25 zawodników. Jest to maks, co możemy pomieścić. Musieliśmy, że tak powiem, kilku osobom niestety odmówić tego startu. No ale z przyczyn oczywistych, no zbiornik ma jakieś tam swoje ograniczenia, zawody nocne, więc potrzebujemy troszeczkę więcej tej przestrzeni dla tych zawodników, aby bezpiecznie mogli łowić. I tak jesteśmy tutaj. Mamy nagrody dla najlepszych uczestników, dla zwycięzców. Wójt osobiście będzie te nagrody wręczał samego rana. Łowimy od godziny 20, kończymy rano o godzinie 6 w sobotę. Na tą chwilę jesteśmy po północy w tym momencie. Wyniki są niezbyt duże, aczkolwiek myślimy, że nad ranem te wyniki się poprawią. Ryba powinna rankiem lepiej żerować. Zawodnicy swoje stanowiska odpowiednio już zanęcili, przygotowali. Wszyscy czekają z niecierpliwością. Walczą. Walczą z komarami, walczą z delikatnymi opadami deszczu, które przed chwileczką nas spotkały, ale wszyscy zadowoleni, z humorem, z zabawą, z zaangażowaniem. Czekamy na te lepsze wyniki. Jak słyszymy, zainteresowanie takimi zawodami przekroczyło oczekiwania organizatorów. Z pewnością będziemy mogli zatem wziąć w nich udział ponownie w przyszłości.